Hej, cześć! Siemano wam wszystkim, tutaj ja, Dermanek100 i witam was w pierwszym odcinku z serii Zagrajmy w Infamous Second Son. Jak widzieliście w odcinku zapowiadającym tą serię, gra ta jest ekskluzywna na PS4 i teraz jak widzicie ruszam sobie myszką, mam nadzieję, że to widać, że w ogóle kursor widać i tutaj taki mały panel. Jest to po prostu panel od aplikacji Remote Play na PC-ta. I tak jak zapowiadałem w tamtym filmie, czasami mogły się pojawić drobne krzeczki na ekranie oraz także dźwięk się może lekko psuć, ale mam nadzieję, że ogólnie nie będzie to występować zbyt często, no i że ogólnie będzie to w miarę przyjemnie dla mnie do grania i dla was do oglądania. Tak więc dobra, ja sobie tylko odpalę stoper, bo niestety nie mam podglądu na krzyżanie ile nagrywam. No i dobra, myślę, że bez zbędnego gadania po prostu kontynuujmy. 7 lat temu niewielka grupa osób zwanych przewodnikami niespodziewanie pozyskała moce, które mogli oni wykorzystać jako broń. Powołano do życia Departament do Spraw Obrony Zunifikowanej, którego celem było ściganie i trwałe izolowanie od reszty społeczeństwa przewodników, nazywanych od tej pory bioterrorystami. Obecnym uznaje się, że udało się schwytać i osadzić w areszcie wszystkich bioterrorystów. W tej sytuacji utrzymywanie Departamentu do Spraw Obrony Zunifikowanej przestaje być zasadne, pierwsze nad osadzonymi bioterrorystami przejęło wojsko. Dziś pierwszy transport z bioterrorystami opuszcza placówkę więzienną DOZ, Kandry K Station. Więźniowie są przenoszeni do więzienia wojskowego na północy stanu Waszyngton. Transport nie dotrze jednak do celu. No i tutaj, jak widzicie, mamy naszego głównego bohatera, czyli Delsina Rowa. No i za chwilę zobaczycie bardzo, bardzo fajną rzecz. Jak widzicie, musimy teraz, a właściwie ja muszę przytrzymać kontroler bokiem. Teraz wy tego nie widzicie, ale ja właśnie obróciłem padem, teraz nim potrząsnąłem. I będę malować chwilę, L2 się maluje, okej. Okay. I teraz po prostu machając padem, co nie jest tutaj takie łatwe, bo jestem pod kablem. A cholera, wrócone mam kierunki i źle pada złapałem, ale dobra, chwilę. Coś to słabo działa, chwilę, obrócę sobie w drugą stronę. O, teraz mi będzie dużo lepiej, okej. Dobra. Tu już pomalowane, jeszcze musimy kawałek pomalować tutaj. I tutaj. Ogólnie trochę mi to źle wykrywa, bo PlayStation jest bardzo daleko ode mnie. Zresztą nie wiem, jak to dokładnie tutaj działa na tym Remote Playu, ale jakoś to malować mogę. Tak więc malujemy dalej. No, jest to całkiem przyjemna rzecz, tylko że troszeczkę ciężko ją czasami wykonać, szczególnie kiedy się siedzi przy moim biurku, jest trochę ograniczonym miejscem, ale jakoś mi to w miarę już poszło. Tutaj też widzę, musimy coś domalować. I tutaj, i to będzie chyba na tyle. Okej. Okay. Tak więc malujemy dalej grafity. Ja znowu chwytam pada, tylko mi kabel strasznie przeszkadza. Okej, dobra, malujemy dalej. Tak jak mówię, całkiem to fajne wykorzystanie DualShocka, ale troszeczkę też czasami ciężkie do wykorzystania. Jak teraz w moim wypadku. Okej, dobra. I już za chwilę wszystko powinno być dobrze. Praktycznie tutaj ręką nie muszę ruszać, nie mogę ruszać, dlatego mi to tak słabo idzie, ale okej. Jeśli sztuka jest zbrodnią... W mordę! Dobra, myśl, Delsi, myśl! Aha, impreza w długim domu. Wkręcę się tam, stworzę sobie alibi. Bez kitu jestem geniuszem zbrodni. No... To na pewno się uda. Genialnie, genialnie. Kto tam?
To ja, Betty. Delcy? Możesz odłożyć strzywacz, proszę? Co tu robisz? Nie imprezujesz w długim domu? Ja... Wiesz, nie mam dziś chęci na plemienne spędy. Za to ty wyglądasz naprawdę czadowo. Serio. Co robiłeś na dachu? Nic. Ja... Łobuzowałeś. Wiem, że tam jesteś. Byłaś. No już! Albo dzwonię po Betty i za chwilę będę miał klucze. Łobuzowałeś. No tak, lepiej powiedz, co ty chcesz zrobić. Nie mam wyjścia. To gliniarz. Wrócę tu za 5 minut, a ty w tym czasie... Dzięki, Betty. To już ostatni raz. No, muszę wracać do biura. Wiesz, jeszcze ktoś będzie dzwonił. Okej, dobra, jedna mała rzecz, jak mogliście tam usłyszeć, to mam włączony dubbing, tylko chwilę, gdzie tu są napisy, a właśnie, poproszę napisy. I także jedna jeszcze rzecz, trudność zdecydowanie na normalną, bo trofkę już wbiłem na najwyższym poziomie trudności, dlatego wolę raczej teraz przechodzić tę grę na normalnym. Dobra, okej. Że też on nie ma ciekawszych rzeczy do roboty. Tak, więc dobra, musimy teraz stąd wyjść. Witaj, wolności! No, i teraz już z górki. Muszę się dostać do długiego domu i zadbać o alibi. Okej, dobra, tak więc teraz będzie troszeczkę parkoura, czyli czegoś, co jest w tej grze obecne i jednak nie będziemy tego jakoś mocno potem wykorzystywać. Dobra, a się skacze, muszę sobie przypomnieć kompletnie sterowanie, bo niestety tego nie pamiętam zbytnio. Nie wiem, czy on się będzie sam łapał. Tak, on się chyba sam łapie. Mi się wydaje, albo i nie. Chwila. Nie pamiętam dokładnie tej trasy. Dobra, chyba teraz tędy, okej. Dobra. Tak więc biegniemy dalej. Ogólnie musimy się dostać tam do długiego domu, który jest tam gdzieś przed nami. Z drogi! Okej, dobra. Skaczemy po tych tutaj kamieniach. Okej, dobra. Lecimy dalej. O, fuck. No to dobrze, skoczyłem, nie ma lipy. Okej, teraz. O, przed chwilą troszeczkę przylagowało, mogliście teraz zobaczyć. Okej, lecimy dalej. Kupa szczęścia. No dokładnie, mnóstwo nawet kupy szczęścia. Dobra, X, żeby się puścić. O, dobrze wiedzieć. Dobra, on sam sprintuje, nic nie muszę przytrzymywać, żeby on sprintował. Dobrze, fajnie, że połowa drogi za tobą. Nie wiem, czy będę tutaj się wycinał, czy nie, jeszcze zobaczymy. W razie czego macie napisy, tak więc raczej nie będzie problem. No to po chuju, to zrobiłem. Dobra, no chodź tu, Delsin, come on. Kiepski moment na kąpiel. No, zdecydowanie kiepski moment na kąpiel. Moment na kąpiel, Boże, nie wiem, co ja powiedziałem. W każdym razie, lecimy dalej. Okej, dobra. Znowu troszeczkę przyleżyło. Głównie tutaj są lagi, takie dźwięku, słychać takie lekkie trzeszczenie. Nie wiem, czy to na nagranym będzie słychać, w każdym razie ja to słyszę na słuchawkach. Dobra, okej, gdzie teraz, bo szczerze to już nie pamiętam. Jestem jakoś już blisko. A naprawdę, nie pamiętam, jak tam się dalej szło. Tędy jakoś chyba? Nie, dobra. Widzę, że na pewno nie tak. Kurde, nie pamiętam, jak to się teraz szło. Okej, dobra, jakoś tędy. Leć, Delsin, leć. Okej. Dobra, teraz tutaj chyba. Okej, no i tutaj do góry, okej. No, jeszcze do góry. I chyba teraz w tą stronę? Czy nie? Tak, w tą stronę, tylko musimy przejść w ten sposób. Dobra. I teraz skok. Okej, okay, nice. Tak jak mówię, nie wiem, czy będę to wycinał. Co jest? No właśnie, chodź do góry. Nie wiem, czy będę tutaj go podgłaśniał, czy też nie, bo nie wiem, czy te kwestie jego nie będą za krótkie i czy po prostu będzie mi się to opłacać. Ewentualnie tam trochę poedytuję swój komentarz, tak więc on tam może być troszeczkę w innych miejscach. Bo on niestety mi tu się wcina, nie wiem, kiedy on dokładnie coś będzie mówił, dlatego tak jak mówię, postaram się wtedy siedzieć w miarę cicho, ale gry podgłaśniać nie będę. Okej, dobra. No i jesteśmy na miejscu. Tak więc wchodzimy. Siema, stary. Szukałem cię wszędzie, wiesz. Może wejdziemy do środka. Zdajesz sobie sprawę, jak wkurzające jest dla mnie to, że w kółko muszę aresztować i aresztować własnego brata? To może przestaniesz aresztować tego własnego Bajcie brata? To? Nie, ja I po prostu... I to ma być twój pomysł na życie? Zastanawiałeś się, co by rodzice powiedzieli?
Wychowaliśmy Wandala. Człowieku, świat jest cholernie zły, a ja tylko próbuję ludziom zamanifestować swój talent. Chcesz zamanifestować swój talent? Czy ty się w ogóle słyszysz? Wytłumacz mi! Ja chcę tylko przed jakimi złymi, strasznymi rzeczami masz zamiar nas uratować? To ja tu czegoś chyba nie rozumiem. Co? Patrz. Biegnę za nimi! Nie podchodź! Zaraz wybuchnie! Tak, wiem. Trzymać się z dala, bo wybuchnie. Jasne. Okej, dobra. Tak więc musimy teraz tutaj szukać miejsca katastrofy w poszukiwaniu ocalałych. No i tutaj już mamy kogoś. Stary! Dzięki, stary. O mały włos. Hej! Wszystko okej? Okay? Ja, glina! Ej, puść go! Puść go i trzymaj łapska na widoku! Ej, ej, nie chcę kłopotów! Chcę stąd spadać, zanim tu będzie! Puszczaj go, mówię, albo cię zastrzelę! Leży? Boże, nie! Powiedziałem, nie chcę kłopotów! Reggie? Co się dzieje do cholery? Muszę znaleźć Reggiego. No okej, dobra. Co to kurna było? Nie chcę, co jest? Jak widzicie, Delsin zdobył moc, czyli okazuje się, że Ruins jest przewodnikiem, tak więc dobra, chodźmy dalej. Co się ze mną dzieje? Boże, nie! Przestań, przestań, przestań! Co się dzieje do cholery? Co się dzieje do cholery? No, zdecydowanie mu się to nie podoba. O cholera! O cholera! Niech to się skończy! Reggie! Reggie, potrzebuję cię! Co tu się dzieje? Reggie! Nie! Reggie! No i jak widzicie, Reggie został przygnieciony. Reggie! Nic ci nie jest? Delsin! Co to było? Czekaj, muszę cię uwolnić! A ty przed chwilą... Muszę cię wydostać! Dobra, luz. Pomóż mi popchnąć! Okej, dobra, pchamy! Pchaj! Nie, nie! Nie mogę tego powstrzymać! Już nie dobrze. Mogę, Reggie! Nie dobrze. Mogę! Dobrze jest! Oddychaj! Oddychaj! Jest dobrze! Dobrze jest! Jestem jednym z nich, Reggie! Jednym nie. z nich! Nie! Nie! Jesteś moim bratem! Jasne? Jesteś moim bratem! Dobra! Zobaczysz, to zaraz minie! Obiecuję! Słyszysz? Rozumiesz? Rozumiesz? Okej! Okay. To co, okay. Spadamy? Słuchaj, powstrzymamy tego bioterrorystę, zanim skrzywdzi innych. Dobra? Dobra. Potrzebuję cię. Potrzebuję cię teraz. Okej. Okay. Chodź. Wstawaj. W porządku? Tak. Chodź, idziemy. Dobra. Czyli mogliście zobaczyć podczas animacji właśnie problemy z połączeniem, no ale na szczęście one już ustały, tak więc chodźmy za Reggie. Chwilę, nie wiem, czy się da jakoś bardziej sprintować, chyba nie. Umiejętności, okej? Okay? Nie dałbym rady wrócić do ciebie, gdyby nie... Obiecaj mi, że nie będziesz. Okej. Słuchaj, nie myśl sobie, że spotkało cię coś dobrego, bo tak nie jest. Szeryfie, nie możemy wyjść! Przycisk się zaciął! Myślę, że Betty nadal jest w środku. Stary, zasuwa się stopiła. Zamknięte? Jak on się przedostał? Wziął i przeniknął. Możesz to zrobić? Zaraz się przekonamy.
No dobra, tak więc musimy przejść przez bramę. Delfin też jest bioterrorystą! Nie! On nie jest! Cholera. Kiedy plemię się o tym dowie, wybuchnie panika. Świetnie. Idź i zapanuj nad tłumem. Wrócę z pomocą. Sprawdź, czy w środku nie ma Betty i tego bioterrorysty. Uważaj na siebie. Ci odmieńcy są nieobliczalni. Tak. Odmieńcy. Okej, okay, dobra. Tak więc, no jak widzicie, udało nam się przeniknąć, tylko to zbytniej aprobaty tam wśród tych mieszkańców nie spowodowało to. Muszę coś zrobić. Betty mnie potrzebuje. I jak widzicie, możemy przez wentylatorki się przemieszczać. Wentylacja. Dobrze wiedzieć. No dokładnie, tutaj mam kolejny. Tylko nie wiem, czy możemy tam wejść. Nie wiem, co teraz w ogóle mamy zrobić. Aha, tutaj, okej. Okay. Dobra, chodźmy. I w dół. Wow, to musiało boleć. Betty! No, jak widzicie, mamy tutaj taki łańcuch, który możemy nieźle napierdalać. Ja będę, Betty! Musi pani wyjść! Łapy przy sobie! Chcę tylko zabieraj ode mnie, mówię! Delsin! Chciałem zyskać nieco czasu. Nie wiedziałem, że ktoś tu jest! Ty mi to zrobiłeś! Przewodnik? Betty, wyjaśnię ci to później, ale teraz musisz stąd uciekać. Dobra, spadam. O nie, dopóki tego nie naprawisz! Większość życia spędziłem w pierdli. Stamtąd łatwo prysnąć. Tylko trzeba poczekać na złotą okazję. Kiedy mam swoją moc, nie da się mnie powstrzymać. Później dorwali mnie dozowcy. Wsadzili mnie do tego swojego pierdla dla przewodników. Wymyślili sposób, żebyśmy nie korzystali z mocy. Musieli nas karmić, myć, a nawet podcierać tyłki. Nie robi się tak człowiekowi. Nie robi. Była tam taka ruda suka. Lubiła igły i skalpele. Mówiła, że przeprowadza testy. Jak masz czas, uczysz się paru sztuczek. Trzeba być cierpliwym. W końcu popełnią błąd. Jak wszyscy. Musisz słuchać i patrzeć. Trzeba być czujnym. Dlatego jak ta suka wsadziła naszą trójkę do ciężarówki, ja już wiedziałem, że to złota okazja. Widziałem cię. Wszedłeś do mojej głowy. Ja? Myślałem, że to ty wszedłeś. Widziałeś to? Pierdel DOZ! Trafisz tam, jak cię złapią! Stoj! Ej! Nie! Postrzegam cię, młody! Podwal się! Jasne. Nigdzie nie pójdziesz. Dopóki tego nie naprawisz! Słuchaj, nie wiem, co się stało, ale być może niedługo będziesz musiał uciekać. Po co? Stałeś się przewodnikiem, chłopaku. Bioterrorystą. Witam w świecie ściganych i zaszczutych. Ja stąd spadam. Nie zatrzymasz mnie. Nigdzie nie pójdziesz, dopóki wszystkiego nie odkręcisz. Tego się nie da odkręcić. No to chociaż powiedz mi, jak nad tym panować. Nie mam czasu. Zaraz tu będzie DOZ, a ona wie, co zamierza. Okej, dobra, tak więc jak widzicie, walczymy tutaj z Hankiem i musimy go pokonać, no bo dosyć Delsin jest skurzony na to, że ma te swoje moce i mu się to nie podoba i dlatego... Da nam dwie, góra, trzy minuty czasu! Muszę stąd spadać, nie zamierzam wracać do Kerdyn Cay! Tak, ale
Ludzie, którzy tu zaraz wpadną, ścigają ciebie, nie mnie. Widzieli cię, brachu. Wiedzą, kim jesteś, a ona potrafi wyciągnąć informacje z ludzi. Powodzenia, młody. Nie ma bata. Nie zamierzam zdychać w przetwórni. Słuchaj! Wypuść mnie! Daj mi odejść! I zapomnijmy o całej sprawie! Chwila, zaczekajcie, pogadaj! O, Henry. Zawiodłam się na tobie, wiesz? No, mamy go, tak? Wykurzyłem stąd tego przewodnika. Dobra robota, zwłaszcza wy tam. Bioterrorystę. Henry Daughtry był bioterrorystą. Przewodnik. Tak mówią zdrajcy, którzy z nimi sympatyzują, ale ty nie jesteś zdrajcą. Prawda? Ja... Nie jestem. Denerwujesz się? Nie, skądże? Z własnego doświadczenia wiem, że ludzie denerwują się z dwóch powodów. Albo są tchórzami. Albo coś ukrywają. Wiesz, denerwuję się przy ładnych dziewczynach. Byłeś w środku z tym bioterrorystą jakiś czas. Nie podzielił się czymś z tobą? Podzielił? Czy rozmawiał z tobą? A może wspominał coś o jakichś, bo ja wiem, spiskach? Nie, nic takiego nie mówił. Dobrze. Bardzo dobrze to słyszeć. Widzisz, toczymy zażartą wojnę z bioterrorystami, a moim obowiązkiem jest dopilnować, cokolwiek by się stało, żebyśmy ją wygrali. Ale trochę to zabawne, bo pani też jest bioterrorystką w sumie. Dobra. Tak, jestem. Ogień trzeba zwalczać ogniem. Widzę, że nie jesteś tchórzem, a to oznacza, że coś przede mną ukrywasz. Co to ma być? Tak nie można, oszalałaś? Przecież ja mam swoje prawa! A ja w każdej chwili mogę je zawiesić, jeśli uznam to za stosowne. Na przykład teraz. No to jeszcze raz. Co tam zeszło? A ja powtórzę. To ponoć boli. Ja chyba wiem, co tam się stało! Nie! Betty, nie! I co dalej? Nic. Dobrze. Dopóki nie rozwiąże ci się język, pogawędzimy sobie z tą panią. Pamiętaj, beton masakruje kruche kości. Jak ona nic nie powie, znajdę kolejną osobę i kolejną, póki nie zaczną gadać. Chcesz mi coś powiedzieć? Czy mam się zająć twoimi przyjaciółmi? No i teraz mamy pierwszy wybór w grze. Mamy dobrą i złą karmę i w tej serii, przynajmniej w tym let's playu, bo być może zrobimy też drugą stronę, zagramy sobie po prostu dobrą karmą, tak więc poddamy się. Tutaj jeszcze będzie krótki opis. Zaryzykowanie własnej wolności, aby chronić plemię i Betty, to pierwszy krok ku zostaniu bohaterem. Tak więc oczywiście zatwierdzamy. Jestem przewodnikiem. Co? Jestem przewodnikiem, okej? Przed chwilą dostałem tę moc od tego faceta. Aha, dostałeś. Bardzo śmieszne. Więc Betty, może ty byś chciała coś dodać? Tak, to ponoć boli. Co za ruda suka. Bardzo ruda suka. No cóż. Nowy poziom karmy obrońca.
Zrobiłeś pierwszy krok, aby zostać bohaterem. Oczywiście kontynuujemy. Poziom karmy. Krosz ścieżką bohatera, dobre uczynki zwiększają twój poziom dobrej karmy, a złe złej. Dobra, słuchajcie, to było na tyle w tym odcinku, ponieważ mamy już 25 minutę. Mam nadzieję, że on wam się podobał. Jak widzicie, no niezbyt fajnie się to wszystko potoczyło. Nasze plemię zostało przez tą rudą sukę dosyć mocno okaleczone tym jej betonem. No i za chwilę idziemy odnaleźć Betty, czyli nie wiem, to jakaś nasza ciotka, babka, nie wiem kto to jest. W każdym razie idziemy za chwilę ją odnaleźć, jednak tak jak mówiłem, zrobimy to już w kolejnym odcinku, tak więc jeszcze raz mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, no i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie, no i do kolejnych filmów. Na razie, no i cześć.